Targi Enex w Kielcach to największa impreza branży energetycznej w Polsce. Była to także okazja dla mieszkańców wsi z całego kraju do poznania nowoczesnych rozwiązań wykorzystania źródeł energii odnawialnej w gminach i zagrodach. Niewątpliwie energia odnawialna jest przyszłością. Musimy odchodzić od węgla i od w ogóle spalania. Obecne trendy są takie, żeby w roku 50. 90% budynków w Unii było ogrzewane z pomp ciepła. Teraz już nawet spalanie gazu nie jest modne, ponieważ każde spalanie daje dwutlenek węgla. Pozostają nam właściwie trzy źródła ekologicznie czyste. Energia słoneczna, energia wiatru i energia wody. Również zauważa się w Opolszczyźnie coraz większą aktywność właśnie w tych technologiach OZE, czyli kolektory słoneczne najczęściej widać na dachu. Bardzo dobrze się wpisują z pompą ciepła, ponieważ można uzyskać dom zerokosztowy. I rzeczywiście, mimo że naszemu krajowi jeszcze sporo brakuje do takich osiągnięć wykorzystania źródeł energii odnawialnej na wsi, jak u naszych sąsiadów, Czechów czy Niemców, to Opolszczyzna jest w czołówce ich stosowania. Tylko na terenie działania Tauron Dystrybucja SA oddział Opole do sieci dystrybucyjnej są podłączone następujące ilości i rodzaje instalacji OZE. Mikroinstalacje do 50 kW mocy, 3784 sztuki, w tym 10 małych elektrowni wodnych, 3738 instalacji prosumenckich o mocy do 50 kW. Małe instalacje od 50 do 500 kW mocy, 21 sztuk, w tym 16 małych elektrowni wodnych, 1 elektrownia wiatrowa, 2 elektrownie biogazowe wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy i 2 elektrownie słoneczne. Duże instalacje powyżej 500 kW mocy, 44 sztuki, w tym 18 elektrowni wodnych, 1 elektrownia wiatrowa, 2 elektrownie biogazowe wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy, 1 elektrownia na biogaz rolniczy, 13 elektrowni słonecznych. Sami rolnicy postawili na wykorzystanie fotowoltaiki. Dzisiaj wiele gospodarstw sporo zaoszczędziło na energii elektrycznej, stając się eko. Od 2 miesięcy mam te urządzenia i obserwuję, porównuję, więc cały czas jestem na dużym plusie i mimo tego, że mamy najbardziej niekorzystne w tej chwili warunki do produkcji. Ja tutaj przyjechałem tylko po to, żeby zobaczyć, jak można nadmiar energii elektrycznej, którą uzyskam ze swojej instalacji fotowoltaicznej, którą mam założoną od stycznia tego roku. Monterzy, którzy montowali, zapewniali, że będzie nadprodukcja i teraz szukam po prostu metody, żeby to wykorzystać. W tegorocznych targach Enex w Kielcach uczestniczyli członkowie Izby Rolniczej i Związku Śląskich Rolników oraz przedstawiciele gmin, którzy uznali, że warto zdobyć wiedzę z rozwiązań OZE. Myślimy o takich instalacjach na potrzeby gminy. Stąd też moja obecność tutaj i stąd wykorzystanie tych wszystkich możliwości, jakie tutaj można zaobserwować. Kierunek jest dobry. Proszę się zastanowić, bo jednak wszystkie szkoły, urzędy powinny mieć swoje własne instalacje, bo tam zużywa się prąd w ciągu dnia. I ten prąd, który w ciągu dnia jest wytworzony, jest w ciągu dnia od razu spożytkowany. Więc tutaj ta opłacalność jest największa. I bardzo dobrze, że tutaj jestem, bo mogę podpatrzeć te rozwiązania, które są najlepsze, najbardziej ekonomiczne i najbardziej efektywne. I co ciekawe, dzięki spotkaniu i prelekcji zorganizowanej przez Fundację Oświecony, niektórzy już zdecydowali się na zastosowanie w zagrodzie i gminie nowoczesnych rozwiązań. Jeżeli płacimy 2000, 3000, 5000 zł rocznie za energię elektryczną, oddajemy to do miłej, sympatycznej pani w okienku i straciliśmy właśnie 5 tysięcy złotych. Jeżeli teraz te 5 tysięcy złotych zainwestujemy w urządzenia wytwórcze w postaci choćby w tej fotowoltaiki, po roku czasu 5 tysięcy mamy dalej na swoim dachu. To nie jest coś na dzisiaj, na jutro, to nie jest siatka z supermarketu, która jest jednorazówką. Tylko to jest inwestycja na 25 lat. Co ważne, także samorząd i zarząd województwa opolskiego w swojej strategii rozwoju na lata 2020-2027 stawia na wykorzystanie części unijnych pieniędzy na OZE i czyste powietrze. Szczególnie podkreślają to samorządowcy, że zawsze mają dylemat, czy inwestować w drogi, czy właśnie w ekologiczne ogrzewanie, czy pozyskiwanie energii elektrycznej. To jest ich wybór. I teraz
my jako samorząd w nowej perspektywie chcemy stworzyć takie programy, które umożliwiają współfinansowanie właśnie tych źródeł energii odnawialnych. Takie pomysły ma też Zarząd Województwa Opolskiego. Na razie jesteśmy w fazie tworzenia strategii, tworzenia nowych zrębów RPO przyszłego. Myślę, że to będzie pokaźna ilość pieniędzy w najbliższej perspektywie, która trafi też między innymi do samorządowców. I wydaje się także, że to duże zainteresowanie mieszkańców wsi OZE zaowocuje tym, że w kolejnych gminach i zagrodach znajdziemy wykorzystanie rozwiązań prezentowanych na targach Enex. My rolnicy powinniśmy skorzystać z tego programu i jak przyjrzeć się tym wszystkim propozycjom, to rolnicy mają te najkorzystniejsze warunki. Wystarczy przepływ 75 litrów na sekundę przy spiętrzeniu powiedzmy 2 metrów. I już uzyskujemy moc około kilowata. Takie indywidualne, małe elektrownie wodne, myślę, są dużą przyszłością. Warto przypomnieć, że w tej chwili już nie ma w regionie wsi, w której nie było przykładu wykorzystania źródła energii odnawialnej. To efekt dotychczasowych działań samorządów regionu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dzięki realizacji m.in. takich programów jak Prosument Opolski czy Kawka spowodowali, że opolska wieś skutecznie walczy z niską emisją i dba o czyste powietrze. Program zrealizowano we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.